Witam. Planowałem się trochę pokosić, ale przyszła silna burza i przez jakieś 2 godziny padał mocny deszcz. Więc teraz sprawdzę sobie, jak to jest kosić po dużym deszczu, bardzo mokrą trawę, wysoką trawę. Czy to ma w ogóle jakiś sens? Nie lubię kosić ostrzem, ale biorąc pod uwagę warunki, myślę, że będzie to lepszy wybór. Dlatego zacznę od takiej konfiguracji. Zobaczymy, jak sobie radzi ostrze. Dla ostrza mokra trawa nie stanowi żadnego problemu. Tnie tak samo jak suchą. Można po deszczu kosić. A teraz zobaczymy, jak w takich warunkach poradzi sobie żyłka. Jest to żyłka Echo Crossfire 3 mm. Taki nietypowy kształt. Stanowczo żyłką poszło gorzej. Dla niej to jest większy problem, taka mokra trawa. Nóż praktycznie bez różnicy, czy sucha, czy mokra. Żyłka jednak woli suchą trawę. Ponieważ żyłka, którą kosiłem, była dla mnie nieznaną żyłką, pierwszy raz ją kosiłem, czyli ta Echo Crossfire, postanowiłem też sprawdzić na znanej mi żyłce sztylu 3.0 okrągłej i rzeczywiście mokrą trawę kosi się odrobinę trudniej, ciężej to idzie. Czym dłuższa trawa, czym bardziej leży, tym wilgotność bardziej wpływa na prędkość koszenia, na to, jak wygodnie się kosi. Ale nie jest to niemożliwe, naprawdę po deszczu śmiało można kosić trawę, jeśli jest ona krótka, to tym bardziej praktycznie nie ma różnicy. A nożem to już w ogóle naprawdę
powiedziałbym, że to jest to samo. Także dziękuję za obejrzenie. Ja wracam do pracy, mam jeszcze trochę do skoszenia, a Wam życzę miłego dnia.